pełne. Krzysiek, dla Ciebie ten mecz wyjątkowy, święta też pewnie będą udane, bo Skra przełamuje się, wygrywa, a Ty zdobywasz zwycięską bramkę. Na pewno potrzebowaliśmy tego zwycięstwa bardzo po tych dwóch porażkach. Brakowało nam gdzieś tej bramki, bo graliśmy dobrze, ale mieliśmy takie sytuacje niewykorzystane i to się mściło troszkę i na pewno bardzo się cieszymy i spędzimy te święta w miłej atmosferze. No dzisiaj widzieliśmy taką Skrę, jaką widzieliśmy też w rundzie jesiennej. Dominacja, duże posiadanie piłki, kilka fajnych sytuacji podbramkowych, czyli już możemy liczyć na to, że tak już będzie w następnych meczach, tak jak w Dzierżoniowie za tydzień? Tak jak mówiłem wcześniej, te dwa mecze poprzednie graliśmy dobrze. Wiadomo, że jak się traci bramkę, to gdzieś tam spada ta pewność siebie, ale pokazywaliśmy, zwłaszcza w sparingach, bardzo dobrze nam szło. Niekiedy tak jest, że gdy idzie w sparingach, później się gdzieś tam źle zaczyna, ale na pewno to zwycięstwo po tych dwóch porażkach podniesie nas i nie zapomnieliśmy, jak się gra w piłkę i to, że byliśmy liderem, nie było przypadkiem. No i czekamy na następny mecz. U siebie gracie dobrze, cały czas macie formę u siebie, ale na wyjazdach no bywa z tym różnie. Fajnie byłoby teraz w Dzierżoniowie przełamać tę złą pasę wyjazdową. Jeśli myślimy o czymś więcej, musimy punktować na wyjazdach. Wiadomo, u siebie gdzieś tam niektórzy mówią, że to sztuczne boisko nam pomaga, ale to nie jest tak. Po prostu u siebie każdej drużynie gra się lepiej i jeśli chcemy myśleć o czymś więcej, musimy zacząć wygrywać te mecze na wyjeździe i punktować. Powiedz, kiedy ostatni raz grałeś na tej pozycji numer 9? Grywałeś, ale kiedy? Pamiętasz? No to dawne czasy jeszcze w juniorach starszych, w Gwarku, Zabrze, czy wcześniej grywałem na 9, ale później tam zostałem przesunięty na bok pomocy. Byłeś zaskoczony, jak ten mecz zaproponował? Czy to wspólny pomysł, jak to wyglądało? Że Ty zagrasz akurat w miejsce Daniela? No od początku gdzieś była taka decyzja trenera i ja powiedziałem, że jestem gotowy i wyszło dobrze. Spróbujesz jeszcze raz, jak będzie okazja? Zobaczymy, czy trener da szansę. Dzięki. Dzięki.